Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Olsztyn. To znaczy, że wracamy do gry o miejsca w Radzie Miasta. Czym, a raczej kim jest Wspólny Olsztyn? To my. Społecznicy, pracownicy różnych instytucji, przedsiębiorcy. Pochodzimy z różnych środowisk i na co dzień zajmujemy się bardzo różnymi sprawami, ale łączy nas jedno. Wspólny Olsztyn i wspólne wartości. Szacunek dla wszystkich mieszkańców miasta, uczciwość, rzetelność, skrupulatność, pracowitość, troska o miasto oraz o jego rozwój. Równie ważny dla nas jest transparentność wszystkich podejmowanych decyzji. Stronimy od dużej polityki i od partyjnych podziałów, bo uważamy, że rozwiązywanie lokalnych, miejscowych, olsztyńskich problemów powinno być wolne od barw partyjnych. Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem miasta, w tym za zrównoważonym transportem. Na co dzień poruszamy się komunikacją miejską, jeździmy samochodami, chodzimy pieszo, jeździmy rowerami. Znamy miasto z każdej perspektywy i znamy problemy wszystkich jego użytkowników. Staramy się więc na nie patrzeć całościowo i widzieć jego problemy w całym ich kształcie. Założyliśmy Wspólny Olsztyn jako ruch miejski w 2018 roku przed wyborami samorządowymi. Wtedy udało się nam wprowadzić jednego radnego do Rady Miasta. Klinem wbiliśmy się pomiędzy partyjne układy i udowodniliśmy, że oddolny ruch ma sens, że możemy coś zmieniać i wpływać pozytywnie na nasze miasto. W tym roku, w 2024, podejmujemy ponownie wyzwanie startu w wyborach do Rady Miasta, ale nie tylko. Chcemy dziś Państwu przedstawić naszego kandydata, kandydata Wspólnego Olsztyna na prezydenta Olsztyna. Spotykaliście go już setki razy w czasie dyskusji z mieszkańcami, w czasie konsultacji, na różnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych, a w końcu na sesjach Rady Miasta i na komisjach. To tytan pracy i zdecydowanie, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, najaktywniejszy radny. Już zapewne wiecie Państwo, o kim mówię, bo tak skrupulatnego i czynnego radnego w Olsztynie póki co mamy tylko jednego. Ucieleście nasze najwyższe, najważniejsze wartości. Uczciwość, kompetencje, rzetelność, jawność i szacunek. Ma 45 lat, odpowiednie doświadczenie, przygotowanie, merytoryczny charakter. Znacie go i wiecie, że potrafi wsłuchiwać się w głos mieszkańców, a jego analityczny umysł pozwala znajdować odpowiednie rozwiązania na problemy, z jakimi mierzy się miasto. Jest to rodowity olsztynianin, wychowany na Zatorzu, od 25 lat aktywista i społecznik. Doskonale zna nasze miasto, całą jego infrastrukturę i jego problemy, słabe i mocne strony. Na co dzień spotyka się z mieszkańcami, nie tylko w okresie przedwyborczym. Ciągle patrzy decydentom na ręce, w przeciwieństwie do polityków głosuje zgodnie z interesem miasta i mieszkańców, a nie według klucza partyjnego. Mirosław Arczak, autentyczny przedstawiciel olsztynian. Mirosław Arczak na prezydenta. Dziękuję Państwu za przybycie. Mamy to szczęście, że dzisiaj nawet słońce wyszło zza chmur, aby usłyszeć to, co mamy do zakomunikowania. A mamy do zakomunikowania same pozytywy. 7 kwietnia wybory samorządowe, ale my już dzisiaj chcemy zapewnić mieszkańców, że będzie na kogo głosować. Z czystym sumieniem, ze spokojną głową założyliśmy ponownie Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Olsztyn po to, aby jeszcze mocniejsza reprezentacja mieszkańców w Radzie Miasta, mówię mieszkańców, ponieważ Wspólny Olsztyn jest ruchem oddolnym, bezpartyjnym, typowo społeczną działalnością, a więc spodziewajcie się Państwo kandydatów reprezentujących środowiska trzeciego sektora, środowiska edukacji, kultury, sportu, spraw, które są najbliżej mieszkańców. Oczywiście będą to specjaliści, eksperci w swoich branżach. Jeżeli chodzi o program Wspólnego Olsztyna, dzisiaj ogłaszamy komitet. Dzisiaj przedstawiamy kandydata. Jestem zaszczycony, że koleżeństwo, że państwo, że koledzy, koleżanki
zdecydowali, abym to ja reprezentował wspólny Olsztyn, bo te 5 lat w Radzie Miasta pełniłem w ten sposób, aby nie było wstydu, dołączyć do wspólnego Olsztyna, wspierać wspólny Olsztyn, głosować na wspólny Olsztyn i żeby kandydat na prezydenta również nie rodził wątpliwości, co zrobi pół roku po wyborach, co, jak będzie głosował kilka miesięcy po wyborach, jeżeli chodzi o mnie, moje 5 lat rzetelnej pracy, szczerej pracy i wszystkie te wartości, o których tutaj mówimy, pokazujemy i w sumie dzięki Państwu je uwieczniamy, one nam przyświecają przez ostatnie 5 lat działalności i ze spokojem mogę powiedzieć, że przez kolejne będzie można śmiało nas sprawdzać z dopełniania tych wartości. Od wartości zaczynamy, bo według nas to podstawa działań. Możemy oczywiście dyskutować, oczywiście czekamy na to, prosimy, abyście poczekali Państwo jeszcze około tygodnia, abyśmy mogli przedstawić szeroki, kompleksowy plan i oczywiście kandydatów. Dzisiaj mogę powiedzieć, że program wyborczy będzie opierał się o liczne głosy mieszkańców, czyli to wszystko, co spływało do radnego, to wszystko, co chłonąłem swoją pracą w 6 komisjach Rady Miasta, w wielu różnych zespołach roboczych, właśnie po to, żeby dzisiaj być gotowym. Gotowym na to, aby stanąć tutaj odważnie, powiedzieć, że wspólny Olsztyn ponownie będzie podejmował tą próbę, aby poprosić, a nawet bardziej zachęcić mieszkańców do zainteresowania się wspólnym Olsztynem. Kierujemy to szczególnie do tych, którzy nie znajdowali do tej pory swoich kandydatów. To duże tysiące w Olsztynie wciąż wyborców, którzy zniechęceni, znudzeni, wypaleni swoimi próbami podejmowanymi naprawdę na różnych polach, bo przecież jako radny widziałem te często dramatyczne próby zwrócenia uwagi na swoje problemy, bo oczywiście radni są pewną emanacją tych głosów mieszkańców, ale nie łudźmy się, wiemy dobrze, jak funkcjonuje Rada Miasta w Olsztynie. Nie jest to żywy kontakt z mieszkańcami, a nawet jeśli ten kontakt jest nawiązany, to mieszkańcy są często bardzo szybko zapomniani w swoich postulatach, bardzo szybko te postulaty są odwlekane na kolejny budżet, a nawet na kolejną kadencję. Tak być nie może, bo tak być nie musi. 5 lat to jest szmat czasu. W ciągu jednej kadencji znaczna większość tych drobnych, średnich czy nawet ogromnych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy, moglibyśmy pchnąć do przodu, a przynajmniej porozumieć się co do tego, jaki mamy plan na miasto, ale nie tylko w dziedzinie komunikacji publicznej, nie tylko w dziedzinie wielkich inwestycji, które owszem są potrzebne, ale zatraciliśmy się w tych inwestycjach. To jest na pewno głos tych, którzy tu przechodzą, tych, z którymi rozmawiamy, tych, którzy komentują tak licznie, często nawet pod imieniem, nazwiskiem występują na niektórych komisjach Rady Miasta, czy kierują pisma do radnych, do prezydenta, czy do państwa, do mediów. Często sprawy załatwiane są z państwa pomocą. A przecież samorząd nie na tym polega, aby mieszkańcy dramatycznie szukali pomocy nie tam, gdzie powinni ją otrzymać. I z tym przekonaniem, że kadencja to jest bardzo długi czas, zwłaszcza, że mamy dłuższą o rok kadencję, 5 budżetów, to jest naprawdę 5 prób na to, żeby to miasto w postępowy sposób rozwijało się oczywiście wciąż w tych kierunkach, które już znamy, uznajemy je i mieszkańcy z tego bardzo licznie korzystają i to jest pozytywny postęp, ale w tym zatraceniu tracimy kontakt z mieszkańcami. Mieszkańcy nie utożsamiają się z wieloma decyzjami. Krytykują, często mając wiele racji, ale bardzo często wynika to z oddalenia się, z braku świadomości, że Olsztyn, że samorząd jest ich przedstawicielstwem. I w takim duchu już niebawem przedstawimy konkretny, kompleksowy program dla wszystkich obszarów funkcjonowania miasta. Dzisiaj te wartości to jest coś, co chcemy uwiecznić dzięki Państwu w świadomości mieszkańców. Więcej wspólnego Olsztyna, więcej takich mieszkańców, takich przedstawicieli, więcej wspólnego Olsztyna w Radzie Miasta i Mirosław Arczak na prezydenta.
Dziękuję. Są pytania, czy jeszcze? Pytania. Można pytania, czy jeszcze ktoś? Tak, mogę, panie radny? Tak, tak. Tak, uniknę tą potrzebę. Jakieś cele sobie państwa komitet założył na te wybory i chcecie wprowadzić do rady podejrzewam, że więcej niż jest dotychczas. Oczywiście te 5 lat jednego radnego już pokazały, że pewna zmiana jakościowa jest możliwa, czyli to nasze hasło, że da się w Olsztynie, również dotyczy tego, że da się inaczej pełnić rolę radnego. Przypomnę ten ewenement w skali kraju, gdzie zdecydowałem się dzielić dietą, której po prostu nie chciałem. Przypomnę to, że to dosyć wrażliwy temat dla większości radnych, bo sami sobie przegłosowaliśmy, mówię jako cała rada, oczywiście byłem przeciw, przegłosowali sobie tą podwyżkę. To jest rzecz niby drobna, ale bardzo wskazująca na wartości, jakimi posługują się, jakimi się kierują pozostali radni. Jeżeli pan pyta o takie konkrety, to dzisiaj jest nie tyle, że za wcześnie, co bardzo prosimy, żeby dzisiaj wybrzmiał ten głos pokazujący, mówiący o tym, że jest na kogo głosować, że wspólny Olsztyn jest tą siłą alternatywną do tych typowych politycznych komitetów, bo proszę uwierzyć, że to była trudna decyzja, aby oddalić te polityczne pokusy, oczywiście pokusy idące z zewnątrz i dotrzymamy tego, będziemy wierni temu. Bezpartyjność tak naprawdę powinna być na jednym z tych tabliczek. Ona jest wypowiadana w tej chwili, pewnie się pojawi, kiedy będziemy prezentować naszych kandydatów i program. Do końca lutego na pewno odpowiedź na to pytanie i na szereg innych będziemy z tym gotowi. Zrozumiałem, że pan był kuszony przez jakieś inne opcje polityczne w razie miasta? To nie jest nic, myślę, niezwykłego, bo aktywny radny, który gromadzi ciekawość i zainteresowanie mieszkańców, jest łakomym kąskiem. Tak niestety to wygląda, ale to były ciekawe rozmowy, pouczające rozmowy, za które oczywiście dziękuję, ale my również stanowczo powiedzieliśmy właśnie dziękuję dla tych propozycji, dla tych rozważań. Oczywiście cały czas z nadzieją, że jak tylko mądrzy, fajni ludzie dostaną się do Rady Miasta, to jesteśmy otwarci na współpracę, bo ja tak pełnię tę funkcję od 4 lat. Dla mnie merytoryczna strona jest istotna, a nie podział polityczny. Myślę, że spokojnie można spytać właśnie innych radnych z opcji politycznych, nawet tych skrajnych, że w głosowaniach spotykamy się równie często z jedną stroną i z drugą. Wszystko zależy od oglądu danej konkretnej sprawy. Ja dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Jeśli chodzi o komitet wyborczy, to jest to, przepraszam za określenie, ale w cudzysłowie mówię, jakaś zbieranina społeczników z całego miasta, czy tak, jakoś inaczej to wygląda? Tak jak było w 2018, to jest ruch oddolny, a więc jest to grupa ludzi z różnych środowisk, którzy w ciągu tych 5 lat na pewno ze sobą w jednym miejscu i czasie nie współpracowali. Można powiedzieć, że nawet wielka orkiestra pewnie nie zgromadziła tak licznego grona i tak szerokiego tych konkretnych osób, jak wspólny Olsztyn. Tyle tylko, że stawka jest dużo większa, bo to nie jest projekt, to nie jest happening, to nie jest krótka działalność, tylko to jest myślenie o kolejnych 5 latach, więc stąd to będzie naprawdę, uwierzcie państwo, już teraz zacne grono, różnorodne, ale w różnorodności jest nasza siła. Czyli możemy powiedzieć społecznicy z Olsztyna. Bardzo szeroko można powiedzieć, że społecznicy, świadomi obywatele, ci, których znacie, ale z bardzo różnych obszarów, którzy na pewno ze sobą nie współpracowali, na pewno nie w takiej licznej grupie. Więc to jest wyjątkowa rzecz wspólny Olsztyn. To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo obecnie też mamy bezpartyjnego prezydenta, który jednak bardzo często lubi uciekać w różne dywagacje, często długie, tak, polityczne. Tak. No aktualnie może pan być bezpartyjny, jednak jeśli pan by został prezydentem, to trzeba z tymi politykami współpracować. Tak. Tutaj pytanie, jak by wyglądała ta współpraca z politykami? Czy rozmawiałby pan z każdym, czy rozmawiałby pan z nikim? To, że startujemy, to, że wystawiliśmy się i hołdujemy tym wartościom, wśród których jedna to współpraca, absolutnie nie może oznacza to, że ta współpraca będzie jak najszersza od tej mikroskali, czyli najpierw w ogóle otwieramy się na mieszkańców, bo przecież nawet nawiązując do dzisiejszej daty, mamy
walentynki i wiemy, że ta miłość do miasta, którą ma masa ludzi, wypowiada to w prosty sposób, że kocha Olsztyn, ale bardzo często jest to miłość nieodwzajemniona, więc nawet najpierw do mieszkańców, do naszych sąsiadów, czyli do sąsiednich gmin, niektórzy są bardzo potężni, a na pewno wszyscy są wyjątkowi, a skończywszy na tej makroskali, czyli nasi posłowie wybrani z Olsztyna, nasza senatorka, politycy, na każdym poziomie. Olsztyn jest na tyle duży, Olsztyn jest stolicą regionu, że na pewno musimy nawiązywać nowe kontakty, utrzymywać dotychczasowe, ale przede wszystkim wzmacniać to, co z całą świadomością naszej pozycji musimy korzystać z tej wiodącej, można powiedzieć, pozycji, ale do końca lutego w tym programie będą bardzo konkretne pomysły na to, jak otwierać się na albo nawiązywać współpracę, czy ją utrwalać mieszkańców, sąsiadów i szerzej, bo przecież mamy szereg miast partnerskich tak naprawdę wygaszonych. To była współpraca, kiedy nawiązywaliśmy bardzo często te miasta partnerskie. To ciekawe miasta, to ciekawi partnerzy, to ciekawe społeczności. Pandemia nie może tłumaczyć wszystkiego. Wojna nie może tłumaczyć wszystkiego. My po prostu zerwaliśmy takie stosunki na własne życzenie, a jest to pewna wartość. Ale tutaj również poproszę o tą cierpliwość. Do końca lutego w programie na pewno te zagadnienia też będą nie tyle omówione, bo to nie chodzi o komentowanie, tu chodzi o danie alternatywy, czy danie pomysłu, i te pomysły będziemy mieli w swoim programie. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy bardzo i oczekujcie Państwo zaproszenia do końca lutego na spotkanie już z kandydatami, z programem. No i to są te konkrety, na pewno, na które wszyscy czekamy, ale dzisiaj informacją jest zawiązanie komitetu, bo to jest, myślę, też wyjątkowa rzecz, potwierdzenie. Nie bawimy się w chowanego, nie czekamy, nie powielamy plotek. Jesteśmy otwarci i szczerzy. Dziękujemy. Dziękujemy.